Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, witamy Was na kanale YouTube'owym angielskiego Espresso z kolejnym materiałem z cyklu Trybuna Fanów. Znowu niedziela 17.30 to będzie prawdziwy hit w Premier League. Tym razem kolejny już w tym sezonie derby Londynu, ale derby jakże prestiżowe, bo będzie to starcie Chelsea z Arsenalem. Z tej okazji... Jak już mamy tak w zwyczaju, choć nie zawsze się udaje, zapowiadamy specjalnie to właśnie hitowe spotkanie. Dziś będziemy mieli wyjątkowego, specjalnego gościa, bo jest z nami Radosław Przybysz, via play i meczyki. Cześć Radku. Siemanko, cześć, cześć wszystkim. A naprzeciwko niego zasiądzie nasz Maven Fantazy Premier League, który tym razem będzie miał okazję pokazać swoją wiedzę merytoryczną związaną z prawdziwym boiskiem, a nie tylko tymi koszuleczkami w przeglądarce. Czyli Łukasz Maciejewski, Łuki, jak się czujesz? Jest presja? Nie. Czy jesteś w niebieskim narożniku chociaż? No jesteś w niebieskim narożniku, a w jakim ma być? Chociaż ty masz chyba tam ale... czarną ścianę za sobą, co Tak, nie? tak, ale ten test wiedzy to zabrzmiało, jakbyśmy faktycznie mieli tu stanąć w jakieś śranki i zaraz odpyta, odpytasz nas, kto jest jakimś lekarzem klubowym. Nie wiedziałbym. Ewa Carneiro, bardzo znana postać, ale już chyba nieaktualna. Ona eee, Naturalnie na starcie zachęcamy do zostawienia łapek w górę, do komentowania, do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał i sprawdzili pozostałe materiały. Nawet możemy tu zareklamować Łukasza, bo Łukasz oczywiście fantazy pod Dzięki. kątem nadchodzącej kolejki oczywiście oczywiście nam opakuje, co nie Łuki? Tak jest, jutro w piątek Dylematy, 8 albo 7 rano, zależy jak to wrzucę i Deadline Live będzie w, w sobotę o 13.30 podejrzę. Mecz o 16, czyli minus 2,5 godziny, 13.30, serdecznie zapraszamy. Na samym starcie jednak, zanim przejdziemy już do, do spotkania Chelsea z Arsenalem, to jeszcze chciałem zagadnąć o postawę Arsenalu w spotkaniu z Interem, bo nagrywamy to w środę, właśnie przed chwilą. Skończyło się, skończyło się spotkanie na Giuseppe Meazza. Radek, ja wiem, że ty oglądałeś ten mecz. Jako sympatyk kanonierów, No powiedz mi szczerze, czy zęby bolały i czy są jakieś pozytywy, są jakieś pozytywy po tym przegranym 0 do 1 meczu? Myślałem, że będziesz pytał o mecz Chelsea w Lizę Mistrzów. A nie, przepraszam. <laughs> Zaczynając nasze za za tutaj spotkanie, nie na no, słuchajcie. Noah FC też jest bardzo ciekawe. Nie, nie, nie wiem z jakiego kraju jest to zespół, ale gdzieś przeczytałem, że Chelsea i Noah to takie fajne y, ja imiona. Tam... Sprawdza, sprawdzałem w ogóle i dziwiłem się, co to jest w ogóle za drużyna, ale jest, istnieje taka i to jest armeńska. bodajże. Armeńska, okej. Okay. Okej, okay, dobra. No, ale Arsenal grał z trochę bardziej y, znaną y, drużyną, która słynie z dobrej defensywy, przynajmniej w Europie. Jeszcze gola nie straciła w tej edycji Ligi Mistrzów, i niestety w meczu z Arsenalem to się nie zmieniło i pokazała, że rzeczywiście ta dobra defensywa to jest jej mocna strona. No, bo w sumie to Inter tak zagrał taki mecz pewnie, jaki Mikel Arteta by chciał, żeby jego drużyna zagrała, bo to taki wiesz, y, Catenaccio, y, niewiele okazji, y, gol po rzucie karnym. Może jakimś tam kontrowersyjnym wywołał pewne dyskusje, widziałem wśród ekspertów brytyjskich. Dla mnie większe dyskusje powinien wywołać przede wszystkim brak karnego za uderzenie pięścią w głowę czy w twarz przez Zomera w Merino, bo tam, ja nie wiem, dlaczego po analizie warta nie było karnego wcześniej jeszcze przy wyniku 0-0. I w zasadzie od strzelenia gola przez Czałhanoglu, Inter skupił się tylko na bronieniu. Robił to bardzo dobrze, Arsenal nie bardzo miał pomysłu jak się przez ten mur przebić. Jakieś tam pozytywy, może minimalne są, bo był to lepszy występ niż w meczu z Newcastle, ale na pewno brakowało Arsenalowi znowu kreatywności, błyszkotliwości, przebojowości, jakieś ee, wyjścia poza szablon, poza schemat. Bardzo schematyczna, taka mechaniczna jest cała się ta drużyna. Suche liczby całkiem niezłe, bo 60% posiadania piłki, ponad dwa gole oczekiwane. Teraz na szybko patrzę, 20 strzałów, prawie dwa razy więcej wymienionych podań, 16 strzałów z pola karnego, 40 kontaktów z piłką w polu karnym. Ale tak naprawdę kto oglądał to spotkanie, to wie, że tam nie jest tak, że Zomer miał jakieś pełne ręce roboty. Raz obronił dobrze, czujnie, taki techniczny, niespodziewany strzał Hawerca z gdzieś tam narożnika pola karnego. O ile to był w ogóle za... strzał. O, czy to, o ile to był w ogóle strzał, to prawda, bo nie jestem pewien, że taki był plan Niemca, ale tak wyszło. Raz ten świetnie grający y, obrońca Interu Jan Bisek y, dobrze zablokował po wrzucie z autu bodaj taki strzał z obrotu Hawerca. Ale poza tym, no, to były te same problemy arsenalu co dotychczas, czyli osamotniony Bukajosaka podwajany, potrajany przed przeciwników, zupełnie nikt z nim nie, nie współpracował. E, gdzieś tam y, grający wąsko obrońcy, którzy nie pomagali przez to skrzydłowym. Trossard kompletnie bez formy. E, Hawerc też tyle okazji miał, co sobie sam w zasadzie wypracował. No i co gorsza doszły też rzuty rożne, zupełnie nieskuteczne, bo 13 rzutów rożnych Arsenalu, chyba żadnego Interu, jeżeli dobrze pamiętam i absolutnie prawie, prawie, że zero zagrożenia. Denzel Dumfries wybijał piłkę z linii. O, to jeszcze trzecia taka groźna sytuacja w sumie. On też zagrał dobre spotkanie. I to tyle w sumie. Taki mecz trochę do zapomnienia. Tak no. jak cała przygoda Arsenalu w ogóle w historii tego klubu w Lidze Mistrzów, ale w tym sezonie trochę i w ostatnich, w ogóle w sezonach z Artety. Bo tak y, fajny mecz z Paryżem, gdzie wyszli na prowadzenie 2 do 0 i sobie spokojnie ten mecz dowieźli do końca. Ale oprócz tego straszliwie nudne spotkanie z Szachtarem 1 do 0. I jeszcze bardziej nudne z Atalantą 0 do 0. Tam jedynym ciekawym fragmentem była ta podwójna interwencja Dawida Dawidera. I teraz kolejne. W sumie trochę nudne spotkanie, bicie głową w mur, wrzutka, 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 wybijane sukcesywnie przez obrońców Interu i tyle. No Trudno jakiś wielki optymizm przed metem z Chelsea, ale no, nadzieję upatruję w tym, że Chelsea nie broni tak dobrze jak Inter. W ostatnich tygodniach to ten Arsenal, właśnie to jest ten, ten boring, boring Arsenal, ale o tym jeszcze raczej sądzę, że wspomnimy. Ja tak jeszcze, jak już zarzuciłeś temat radku meczu Chelsea w lidze Mistrzów. No to może Łukasz, nie o Ligę Mistrzów, ale o Ligę Konferencji Europy się spytam. No bo nagrywamy to jeszcze przed meczem Chelsea, ale z drugiej strony, czy jak połowa kadry Chelsea i tak w tych rozgrywkach nie gra, bo nie jest zgłoszona, to czy ten mecz będzie miał jakiś wpływ na, mecz, na spotkanie w niedzielę? No, można polemizować. Ja chciałem się ciebie, Łuki, tak spytać pod kątem tych pucharów. Czy ty, jako fan Chelsea, uważasz, że no, tej, ta Liga Konferencji może cokolwiek w ogóle Chelsea dać? I czy ty jesteś zdania, że w tych rozgrywkach to tak naprawdę jedyny satysfakcjonujący wynik to będzie, yy, będzie ich wygranie, bo Chelsea to jest zdecydowanie tam gracz najcięższej wadze i powinien no przynajmniej na papierze i w teorii raczej być murowanym faworytem do tego, żeby ostatecznie po trofeum sięgnąć. No, może dać. Przede wszystkim może dać tyle, że, że będzie fajny mecz w Polsce, bo finał będzie we Wrocławiu, więc jeśli Chelsea awansuje do finału, to będziemy mieli mecz Chelsea we Wrocławiu, i to jest chyba największy, największa zaleta, jeśli chodzi o udział Chelsea w Lidze Konferencji Europy. No, poza tym mogą być chyba pierwszą drużyną, która wygra Ligę Europy, Ligę Mistrzów i Ligę Konferencji, więc jeśli miałbym znaleźć jakieś zalety tak na siłę, to na pewno te dwie. No, a czy ta pierwsza to nawet nie na siłę, bo podejrzewam, że to będzie. Jednak duża gratka dla, dla fanów The Blues, no ale wiadomo, prestiż, nie ten, jaki byśmy oczekiwali. Aktualnie Chelsea na czwartym miejscu, czyli premiowane grą w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, jak będzie na koniec sezonu. Zostając jeszcze chwilkę w temacie Chelsea, chyba z dwa tygodnie temu Łukasz pojawiła się taka fajna, cie, fajna ciekawa, no, no dla kibiców Chelsea to chyba raczej nie fajna wypowiedź Enzo Mareński. On powiedział, że w szatni brakuje liderów i tam na celownik głównie wziął Risa Jamesa, mówiąc, że on musi więcej z siebie dać, bo jesteś przecież kapitanem. Kapitanem, który też bardzo dużo pauzuje. No i mam wrażenie, że to też trochę może utrudniać mu przejęcie takiej władzy w szatni, tak bym powiedział. Ale czy ty odczuwasz też, że, że Chelsea to jest drużyna, w której, w której liderów brakuje i nie ma ludzi, którzy są w stanie tą szatnię tak w takim sensie mentalnym porwać? Bo ja sądzę, że w sensie Czysto boiskowym, no to raczej kolowi Palmerowi nic odbierać nie możemy. I on tak na boisku pod względem tego, jak wygląda gra, to liderem jest niepodważalnym, ale czy charakterologicznym to raczej chyba można mieć w stosunku do, do niego i chyba do jego większości kolegów z szatni wątpliwości. Nie no, Palmera, nie, wy nie wyobrażam sobie, żeby krzyknął coś tam w szatni. To jest gościu, który e, gdzieś tam była taka fajna sytuacja, że pół skodu Chelsea biło się w jakimś meczu. Tam Cole wpadł w wpadł e, z kimś w starcie, a Col Palmer sobie usiadł na ziemi, się pokulał, tam porozciągał. Więc absolutnie to nie jest gracz, który gdzieś tam mentalnie wzniósłby drużynę na weżyny, bardziej piłkarsko w tym stylu. E, co do tego, czy Chelsea nie ma liderów. No, faktycznie może tak być. i ten brak liderów głównie odczuwa się w momentach, gdy tych wyników nie ma. Aktualnie w miarę to wygląda. Patrząc na gdzieś tam perspektywę kilku ostatnich sezonów, to załóżmy, że jest to jeden z najlepszych momentów, jeśli chodzi o The Blues, więc e, można przykryć gdzieś te braki. Ale też z drugiej strony Chelsea ma bardzo młody skład. Ten mecz z United tam miał średnią, średnią wieku 23 lata i prawdopodobnie większość gdzieś tam meczów z tego sezonu opierała się mniej więcej gdzieś tam na 23, 24, może nawet 22 latach, jeśli chodzi o średnią wieku, więc nie każdy może być liderem, nie każdy może być jakimś, nie wiem, nowym Johnem Terem, więc ja się nie dziwię też, że Rhys James nie jest w stanie gdzieś tam w pełni wnieść się na te wyżyny, jeśli chodzi o dowodzenie, tym bardziej, że faktycznie go nie ma przez długi czas. Praktycznie większość czasu go nie ma. Teraz chyba zagrał trzy mecze z rzędu w Premier League yy, wyjściowe 11. I ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam Bym musiał później sprawdzić w międzyczasie Kiedy ostatnio James zaliczył tak potężną serię Jeśli chodzi o trzy spotkania wyjściowe 11 w Premier League Więc ten, to przywództwo na pewno gdzieś tam mm, będzie, będzie tego brakować Ale też myślę, że z czasem y, Będzie się też to kry, krystalizować Taki Kaisedo mógł być też ciekawą postacią Bo na boisku jest liderem Więc y, może krzyknie w szatni Ale też nie, nie wiem niestety, Kacper niestety nie jestem w tej szatni Nie wiem kto tam może krzyknąć potencjalnie Będziemy obserwować to przywództwo w ogóle bardzo fajnie łączy mi się z wątkiem Arsenalu, bo tam jeśli chodzi o ten taki trzori tych najważniejszych piłkarzy, to mamy przed meczem z Chelsea pewne znaki zapytania. Declan Rice nie pojechał do Mediolanu z powodu urazu. Urazu drobnego i to jest, tak jak to Anglicy mówią, to precaution, taka ostrożność i raczej są sugestie, że on na Chelsea raczej chyba będzie gotowy. Wrócił do kadry meczowej Martin Odegaard i to jest taki pozytywny znak zapytania, bo no, jest w końcu znak zapytania. Nie wiemy po, nie mamy tej takiej postawionej kropki po stwierdzeniu, że Martin Odegard w najbliższym meczu nie zagra. Wreszcie możemy dyskutować, czy on się pojawi na boisku. Jak radek istotna jest osoba Martina Odegarda. Właśnie tego ja bym powiedział, że lidera kreacji, nawet jeżeli możemy obokajosa też mówić, że on też jest świetnym kreatorem. I świetnym piłkarzem ofensywnym, to jednak mam wrażenie, że tak naprawdę za sznurki, jeśli chodzi o, o samą tą koncepcję gry drużyny, zwłaszcza na toku pozycyjnym, to jednak pociąga Martin Odegard. Jak ważny jest jego możliwy powrót, albo ten powrót, nawet w dłuższej perspektywie, nie tylko w kontekście meczu z Chelsea, bo wciąż nie wiemy, czy, czy on tam zagra w meczu, bardzo, w podstawowym składzie, czy w ogóle zagra. Jak to, jest, jak to jest istotne dla tej drużyny, która w ostatnich tygodniach no, w ofensywie to chyba właściwie tylko stałe fragmenty gry tam funkcjonują, trzeba by było powiedzieć, bo jednak pod jego nieobecność to bardzo dużo bicia głową w mur. Nawet jeżeli ostatecznie czasem udawało się strzelić no, kilka bramek w meczu, to z reguły to przychodziło w niemałych męczarniach. No, na pewno tak. Ja z, już w zeszłym sezonie mówiłem, że Arsenal jest trochę uzależniony i za bardzo uzależniony od Mikela. Nie, nie od Mikela, ani Artety, ani Merino. Od, od Artety pewnie tak, ale od Martina, przepraszam. Od Egarda i niestety rzeczywistość to potwierdziła. Szybko, szybko, szybko zostało to zweryfikowane. Niestety dla mnie pozytywnie. To znaczy, po pierwsze, moim zdaniem, Arsenal. Rzeczywiście w ofensywie za bardzo się uzależnił od, bo to tak jak powiedziałeś pociąga za sznurki, to jest idealne, bo czasami mam wrażenie, że on dosłownie na te sznurki pociągał, eee, że wszystko od niego eee, zależało i oczywiście Arsenal wiemy, że doskonale był bardzo przychylony na tę prawą stronę, zeszły sezon był nieudany raczej dla Gabriela Martinellego, Leandro Trossard to też jest piłkarz, który grał w różnych rolach i głównie Arsenal atakował tą prawą stroną stroną Saki Odegarda i, wspierających, i wspierającym ich Bena White'a, jak zabrakło Odegarda, to się zrobił problem. Nie bardzo ma z kim pograć taką małą grę. Bukaj Osaka jest ograniczony do w zasadzie do dribblingów, do próby sam, samemu wbiegnięcia w pole karne, a kiedy rywale go podwoją, potroją, pokopią. To czasami po prostu on też już jest zmęczony i tak było w tym meczu z Interem, ale w tym meczu z Interem też z ławki wszedł Martin Odegard. I to jest bardzo pozytywny sygnał. On trenował normalnie przed tym spotkaniem, i wydaje mi się, że on zagra od początku z Chelsea. Jakbym miał dzisiaj stawiać, to bym powiedział, że on zagra od początku. Yy, bo, bo, bo wygląda już chyba, chyba, chyba dobrze, chyba normalnie. Yy, I z nim ta druga linia wygląda dużo, dużo lepiej. Co do Rajsa, to chyba było tylko zapobiegawcza nieobecność. Jak to wszystko poukłada? To jestem też bardzo ciekaw, czy White już będzie gotowy do gry na 100%, bo z nim na prawej obronie, moim zdaniem, to wygląda lepiej niż z Partejem eee, i z Partejem na szóstce, bo on na tej szóstce naprawdę wygląda dobrze w tym sezonie i z Inter'em też wyglądał bardzo dobrze i potencjalnie pewnie w taką, takim tercetem party, rice Odegaard byłoby to optymalnie zestawione. Wiemy, jak ważny był Rice i ten jego gol w wyjazdowym meczu z Chelsea w zeszłym sezonie. Zresztą też zagrali bardzo dobrze, właśnie w tej trójce, jeżeli dobrze pamiętam, w meczu domowym, rewanżowym, wygranym wysoko przez Arsenal, i tam świetnie wyglądał Rice, bardzo dobrze wyglądała Degard. Oczywiście, pierwszy skrzypce ze względu na gole, pamiętamy, grał Kai Havertz, ale, ale ta trójka jest absolutnie, absolutnie kluczowa i chyba Arsenal nie powinien tak lekką ręką latem rezygnować z potencjalnych zmienników, zastępców. Martina Odegarda na tej pozycji, bo po odejściu Fabio Wiery, chociaż on wyglądał słabo i ja generalnie nie wiązałem z nim wielkiej przyszłości, pewnie gdyby on został, to nie wyglądałoby dużo lepiej. Ale jest jeszcze ktoś taki jak Emil Smith-Row i on już fulam wygląda naprawdę dobrze. To prawda, to też nie do końca jest ta pozycja, nie do końca ten profil, ale no ofensywny dość kreatywny pomocnik, myślę, że mógłby dostawać swoje szanse, bo widać fulam, że jak dostaje, to, to je wykorzystuje, chociaż. Specyfika jest zupełnie inna, bo Odegar to jest zawodnik będący non-stop pod grą, notujący bardzo dużo kontaktów z piłką. On też pociąga za sznurki w pressingu, jest pierwszym presującym i pierwszym organizatorem tego pressingu. A Smithrow trochę znika nam na duże fragmenty spotkań i czasami po prostu wykańcza dobrze akcje strzałami. Ale do czego zmierzam, że jest jeszcze ktoś taki jak Ethan Wannery i on w zasadzie wnosi jakąś iskierkę na boisko za każdym razem, kiedy się pojawia. Czy to na dłużej, jak z Newcastle, gdzie okej, okay, był trochę widać było, że jest poza tą drużyną, że nie do końca rozumie jeszcze, jak ma się poruszać, i koledzy nie do końca go rozumieją, ale wniósł przynajmniej jakiś wiatr, swobodę, niekonwencjonalne. Decyzję w grę drugiej linii i to samo było, nawet jak wszedł na samą końcówkę na 10 minut z Interem. Też coś się zaczęło dziać i żałuję trochę, że Arteta nie dawał mu więcej szans i nie, nie, nie stawiał na niego bardziej śmiało pod nieobecność Odegarda, bo teraz Odegard wraca, więc pewnie Maneri wyląduje na dłuższą metę, znowu częściej na ławce, jeszcze częściej niż teraz bo są piłkarzami o bardzo podobnych profilach, o bardzo podobnych profilach i trochę żałuję, że ten czas nie został wykorzystany jako czas na lepszą, lepsze zbudowanie jeszcze Itana Maneriego, ale Boże drogi, całe szczęście, że wraca ten Odegard, bo bez niego to, oh, to, byłby, to, to to byłby bardzo trudny czas, bardzo trudny czas. A teraz jest okazja do takiego mentalnego podbudowania się przez na reprezentację i przepuszczenia ponownego ataku na czołówkę, bo ja uważam, że tu jeszcze nie jest wszystko stracone, jeżeli chodzi o walkę o mistrzostwo. Mimo wszystko. Ale... Też wychodzi taka wąska kadra w ogóle Arsenalu. Ja się bardzo dziwiłem, że oni nie zrobili więcej transferów gdzieś tam, gdy było okienko transferowe i też oddali nawet tego Wierę. Wiera był jaki był, ale był. A teraz, ta, teraz okazuje się, że wypada Odegard. Tak naprawdę wypadł tylko Odegard. Gdzieś tam patrząc na, na to dzisiejsze spotkanie zabrakło też Rajsa, ale poza tym, jeśli chodzi o pomoc i atak ten skład jest, można powiedzieć, że w pełni dostępny. Jeszcze, za, jeszcze zabrakło Sterlinga, ale umówmy się, że Sterling to nie jest żadna kluczowa postać. W każdym wypadku wypada Odegard i cała gra się sypie i musi opierać się tylko na sacę. czyli zawodnicy typu e, Trossard, e, Trossard w ogóle jest ciekawym zawodnikiem, ten cykl życia Trossarda jest zawsze ten sam, czyli najpierw, najpierw zaczyna na ławce, później wchodzi z ławki, zdobywa kia goli, wy, wywalcza skład i gdy wywalczy skład, no to e, faktycznie nie istnieje jak, jako jakościowy zawodnik. Gabriel Jesus <laughs> to, 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 to w ogóle nie wiem czy Nie pamiętam dokładnie czy, czy, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że tak Że poza tym meczem z Preston, to on ostatnią bramkę Zdobył w styczniu w tym roku Więc też za bardzo nie można na niego liczyć Kai Havertz jest chimerycznym zawodnikiem Więc ta ofensywa, gdy nie ma Odegarda I Buko Saka zostaje tak, na, tak naprawdę sam na froncie Jest podwajany, czy nawet potrojany no Ciężko ma, bardzo ciężko Bo nawet patrząc sobie na ich Gole po przerwie na repy Tej ostatniej, która była oni z Borbów nie zdobyli bramki. Później z Szachtarem mieli jedną bramkę, z Liverpoolem dwa gole, z Preston trzy. No ale teraz były znowu dwa mecze, gdy, gdy nie mieli żadnego trafienia, więc. No, jest bardzo źle, jeśli chodzi o ten atak. I po prostu wydaje mi się, że przez to okienko transferowe i zbyt optymistycznie poda do tego wszystkiego. Jeszcze tylko szybko, szybka statystyka, która mi właśnie wpadła po meczu z Interem, bo nagrywamy dość świeżo po tym spotkaniu. Arsenal w tym meczu y, spróbował 46 dośrodkowań. Wykonał 46 dośrodkowań w tym spotkaniu, czy bardziej wrzutek, konsekwentnie wybijanych przez piłkarzy Interu. I to jest właśnie rzeczywistość ofensywna Arsenalu bez Martina Odegarda. Jeszcze wracając do poprzedniego pytania, to w tych liderach Chelsea ja bym widział, wiecie kogo? Levi'a Willa, bo to jest taki mhm. piłkarz Prawda. dość wokalny też na boisku, nie, ustawiający kolegów, mający dość dużo uwag, ale myślę po prostu no jako wychowanek Anglik to tutaj, bo Caicedo jasne, że jest boiskowym liderem teraz i kiedy nie idzie za bardzo, to on tak jak w meczu z United potrafi wziąć to na siebie. Ale no, pewnie ze względów też językowych, takich wydaje mi się, słuchając wywiadów z nim, charakterologicznych, to on raczej nie będzie krzyczał na kolegów, a Colwill nawet na boisku sporo krzyczy, więc. No i na pewno będzie na niego stawiał po prostu Mariuszka, bo to świetny, potencjalnie świetny obrońca. Prawda, i też nawet, jak mówiłem w tej sytuacji, gdy Palmer kulał się na ziemi, to Colwill był w samym ogniu, jeśli chodzi o tą sytuację, więc pasowałoby tak. to. Jeszcze człowiek z akademii. Może, może rośnie. Kolejny. Urozdłuży tyre... już. Urozdłuży chyba z meczu 90 ma. <laughs> Rośnie i rośni prawie. <laughs> tak jest. Radek w ogóle wspomniałeś o tych dośrodkowaniach. Mi się tak przypomniał taki legendarny mecz mojego meczu, United z Fulham za Davida Moisa. Coś szybko wrzuciłem. To ile ty powiedziałeś? 48 dośrodkowań? 46. 46. To jest. Tam jeszcze, było podstawę. Tam było Pod Podstawę było, nie? Podstawę chyba. 80. Byłeś. Zależnie od źródła, 81 lub 82 wrzutki, z tego 18 celnych wtedy było. Jest taki film na YouTubie, gdzie jest to przyspieszone i jest rzucona muzyka z Benego Hilla do wszystkich tych dośrodkowań. Piękna rzecz po prostu. Jak komuś się nudzi, to zachęcam. Ale zakładamy, że Wam się nie nudzi. Łukasz rzucił nazwiskiem Rahima Sterlinga i no pięknie posłana piłka na pole Radka. Radku, scena jest Twoja. Rahim Sterling, ocena bohatera, bo ja sądzę, że to jest. Nazwisko, z którym można było no wiązać pewne nadzieje na odrodzenia. Na razie jest, jest jak jest. No i wiemy, że w meczu z Chelsea to też się nie zmieni, bo z uwagi na przepisy ligi nie może zagrać ze swoim klubem macierzystym. Ale jak ty widzisz w ogóle ten ruch i czy ty jeszcze wierzysz w to, że, że Rahim Sterling coś pokaże? Jak będzie grał na lewym skrzydle, to tak. Jak będzie grał na prawym, to nie. Uważam, że to jest po prostu lewo A w kwestii przespania letniego okna transferowego jesteśmy też w takim czasie, gdzie, kiedy podsumowujemy trochę kadencję Edu jako dyrektora sportowego i generalnie ona zasługuje na ogromne brawa i na prawie same pochwały, ale to ostatnie lato było takie dość specyficzne. On posłuchał też w dużym stopniu pewnie, Arsenal musiał posłuchać, no bo dużo zależy od Mikela Artety i posłuchał, jakby uległ namowom Mikela Artety, skupił się na ściąganiu piłkarzy pod konkretny profil, na ściągnięciu Ricardo Galafiorego na ściągnięciu Merino, a trochę przespał właśnie takich piłkarzy, którzy mogliby wnieść trochę ożywienia, luzu, odwagi, wygranych pojedynków, dryblingów w ofensywie. I kiedy nagle odeszli Ketiach, nie mówię, że oni byli takimi piłkarzami, Nelson, Smithrow, to w, przy deadline day Arsenal mówi, kurczę, trochę mamy tutaj biedę, bo zostaliśmy z Jezusem, wchodzącym potencjalnie z ławki, który akurat wikłać w dryblingi się lubi, ale niewiele z tego wynika. Ale I... zagra na każdej pozycji w, a, w ataku. Na każdej. Wszędzie słabo. W tym Sezonie gra tak samo, miernie, ale, ale zagra. No tak, i potrzebujemy jeszcze kogoś takiego. O, to Sterling chce uciekać z Chelsea, bo, bo biorą Sancho i tam nie będzie na niego stawiał maryska. No to dobra, co dzwonimy do Sterlinga. Dla niego układ idealny, bo Chelsea mu tam dopłaca jeszcze do, do tygodniówki. On sobie został w Londynie. Nie musiał nigdzie daleko odchodzić, a. A pewnie poszedł do drużyny, która miała, miała na ten sezon większe ambicje niż Chelsea potencjalnie, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, jakieś, jakieś sukcesy, więc, więc fajnie mu się to wszystko ułożyło, tylko że no, on na razie gra jako zastępca Saki głównie, a to nie jest jego pozycja. On jest po prostu piłkarzem prawonożnym i widać, że jest mega ograniczony. No, no nie sprawdza się w tych, w tych momentach, które dostaje w meczach ligowych, czy, czy w tych dłuższych fragmentach, które dostaje. W Carabao Cup to wygląda średnio. Najlepiej to wyglądało z Boltonem, <coughs> przepraszam, kiedy grał właśnie na lewym skrzydle. Wtedy zaliczył gola, asystę, ale kiedy gra na prawym to, to wygląda bardzo kiepsko i myślę, że jeszcze jakiś z niego pożytek będzie, ale pewnie, pewnie nie za wielki. To jest już chyba raczej w ogóle kariera po drugiej stronie rzeki, szczerze mówiąc. W w przypadku Arsenalu przewija się co jakiś czas, yy, cały czas narracja o tej takiej dosyć krótkiej kołderce. O, no, poniekąd przespanym, albo inaczej, może okienku transferowym, w którym można by było pewnie bardziej wzmocnić kadrę. I Chelsea, mam wrażenie, to jest drugi, yy, drugi biegun, bo tam przed sezonem to mieliśmy te wszystkie memy z pięciopoziomowymi autobusami, yy, z tym, że piłkarze się nie mieszczą w ośrodku treningowym. Yy, Łukasz, czy teraz, po tym jak zaczął się ten sezon, jak już zaczęliśmy widzieć yy, no Widzieć, że ta Chelsea jakoś tak się zaczyna klarować zarówno kadra, zaczyna się, zaczyna się klarować to, jak gra drużyna na boisku. Zaczynamy widzieć przynajmniej część nowych nazwisk, które wykorzystują swoje szanse jak Pedro Neto lub takich, które te, które te szanse mniej wykorzystują jak Jadon Sancho. Czy twoim zdaniem teraz patrząc z perspektywy tych już tam prawie, nie, tych właściwie dwóch miesięcy, które minęły od zakończenia okienka transferowego, czy ty stwierdzasz, że to jednak, co się działo latem, to nie był aż taki absurd, jak wiele osób by mówiło? Bo przyznam szczerze, że ja miałem wrażenie, że to jest lekkie piłkarskie szaleństwo, ale chyba tak zaczyna się to klarować, taką dość, yy, dość ładną, przy, przyjemną dla oka, estetyczną masę, z której można coś urzeźbić. Może tak być, aczkolwiek szczerze powiedziawszy jest kilka ruchów, które było bez sensu. Mi się, mi się w, głowie, w głowie od razu rzuca Joao Felix. Joe Felix był zupełnie zbędnym zawodnikiem w tamtym momencie i w sumie nadal można powiedzieć, że jest zbędny, bo gdzieś tam na jego pozycji mógłby być też ten guju, który w ogóle nie gra. W ogóle nie, nie zaliczę tak naprawdę żadnych minut Chyba raz tylko w Premier League zagrał w tym sezonie jakiś, jakiś ogonek No a gdzieś tam w tych europejskich pucharach Widzę konferencji, czyli plus Pucharach krajowych W sumie zostanie, zostanie, zostanie tylko Puchar Anglii Bo Chelsea z Pucharu Ligi właśnie odpadła no to ten Guillaume by sobie poradził, a na Felixa poszło bardzo dużo pieniędzy i moim zdaniem nie jest, w ogóle nie jest zawodnikiem, który był potrzebny w Chelsea, który się nie sprawdził w Chelsea i który się prawdopodobnie nie sprawdzi też, bo to jest tak naprawdę... A czy on Łukasz nie był potrzebny do tego, żeby można było sprzedać Konora Gallaghera, żeby Atleti miało pieniądze. To, Dokładnie tak. To, to w ogóle Sytu, sytuacja, jak się mówi win-win, to teraz chyba porażka-porażka by trzeba było powiedzieć, no bo też Chelsea też oddała Gallaghera i wzięła też Dióbs który... Również niezbyt na razie się wpasowuje w to wszystko. To miał być klucz do systemu mareski, a na razie to jest klucz, ewentualnie gdzieś tam do szatni i do tylnych drzwi, jeśli chodzi o Deves Brichola. Więc. Co do tych skodów, to spoko jest to, że Chelsea może sobie pozwolić na to, że wystawić sobie dwie, dwie różne jedenastki w tygodniu. Gdzieś tam w Puchara gra jedna, w lidze, w lidze zagra druga. No ale też jest trochę można powiedzieć więcej szczęścia. No ale może też oczywiście przez to, że e, przez to, że, że Mareska lepiej zarządza tymi minutami. Jest, tych, jest mniej tych urazów, bo jednak w poprzednim sezonie przez całą kampanię, nie było praktycznie Fofany, e, Jamesa, Lawin, Kunku. Też Chilwell, Chukwu, meka, tak naprawdę wiele nazwisk, które by się, by się wymieniło. Pewnie jeszcze z pięć, które opuściło minimum załóżmy, jedną, trzecią czy, czy jedną, czwartą, jedną czwartą sezonu. No a teraz okazuje się, że jedynym konduzowanym zawodnikiem jest niejaki pan Omari Kaliman. Szczerze powiedziawszy zupełnie zapomniałem, że taki ktoś jest Przyszedł z Aston Villa, się dobrze pamiętam, ten, ten grać Więc wszyscy są dostępni, znaczy, zobaczymy co z Palmerem będzie, bo Palmer na razie nie brał udziału w treningach Więc to też jest taki, łatwo się mówi w tym momencie, gdy nie ma żadnych urazów Teraz tych zawodników może być za dużo, ale lepiej mieć szerszą tą kadrę niż węższą I Chelsea może teraz na tym punktować, może plusować właśnie gdzieś tam, jest na przeciwnym biegunie niż Arsenal a co w ogóle pod, pod nieobecność Palmera, jeżeli tak, aby się miała potwierdzić? Może Enzo na kierownicy w tej takiej kreatywnej roli? Co, kogo ty, Łukasz, tam widzisz i jak w ogóle ty widzisz jeszcze przyszłość Enzo Fernandeza? Bo Enzo Maresca swojego imiennika troszkę odstawia, tłumaczy, że woli fizyczność Kajsedo i Lawi. Swoją drogą paradoksalnie, bo oddał Konora Gallaghera, który tą fizycznością to chyba najbardziej brylował z całej pomocy Chelsea. Albo on oddał, albo zarząd oddał. To też jest dyskusyjna kwestia. Zarząd. No ale jak zastąpić Kola Palmera? I czy w ogóle jest gdzieś miejsce w tej układance całej, którą jest aktualnie Chelsea dla Enzo Fernandeza, czyli dla jej najdroższego nabytku w historii? Słuchaj, tak się składa, że ostatni raz, gdy Chelsea grała bez kola Palmera w Premier League? Miało to miejsce na, w meczu z Arsenalem z, na Emirates, jeszcze dodatkowo. A czy teraz zagrają na Stanford, więc nie, nie, tak, nie taka idealna sytuacja. Ja w ogóle zapomniałem, że taki mecz był. I tak przypadkowo to znalazłem, że Chelsea przegrała 5-0 z Arsenalem. Aż naprawdę nie wierzę. Radek, było takie spotkanie. Było, było, słuchaj. Bardzo, bardzo dobrze to pamiętam. Ja w ogóle pamiętam, wiesz, co dużo ostatnich meczów też z Chelsea na Stamford bo od 2018 roku Arsenal nie przegrał na Stamford Bridge więc naprawdę z przyjemnością na te mecze wyczekuję, nie tylko na te domowe. A rok, temu był, rok temu było blisko, akurat byłem na tym meczu. I tam, gdyby, nie, no było. Gdy, gdy, gdyby Sanchez nie, pod, nie podpiął ich pod prąd, to wcale by nie było tak źle. No ale ten mecz na Emirates to chyba się nie wydarzyło. W, każdy, w, każdy, w każdym wypadku to był, to był ostatni mecz, gdy nie było Kola Palmera w składzie Chelsea. No, wyszło średnio, co, co, co tutaj dużo mówić Wtedy akurat Gallagher zagrał na kierownicy no ale poza tym e, ten skład nie był jakiś różny Obrona, w sensie inny od tego niż jest teraz e, Atak właściwie był ten sam Tylko, że faktycznie był Mudryk na, na lewym skrzydle, Teraz pewnie wyjdzie to. E, no obrona była, była zupełnie inna Ale tak sumując e, tego Palmera To też no, Chelsea po prostu jest aktualnie inną drużyną Wtedy e, cała gra opierała się na kolu, kolu Palmerze Można powiedzieć, że to była takie one man army Teraz... Gdzieś tam bardziej monolit się tutaj krystalizuje, więc myślę, że nawet gdyby, gdyby zabrakło Palmera, to będzie z pewnością lepiej. Kto by ewentualnie mógł go zastąpić? Nie wiem, czy Enzo, bo Enzo jak gra na dziesiątce, to wygląda jeszcze gorzej niż jak gra na ósemce, więc nie ma tutaj dobrego wyjścia z tej całej sytuacji. Myślę, że wtedy jakoś może Nkunku mógłby zagrać, czy Jao Felix, ten legendarny. Także jakoś będą rzeźbić. Ja mam nadzieję, że nie będzie trzeba rzeźbić. Mam nadzieję, że i Chelsea, i Arsenal wyjdzie... Chelsea z Palmerem, Arsenal wyjdzie z Odegaardem i będziemy mieli git spotkanie. A tak już przechodząc do tego meczu, który, który właściwie zapowiadamy, bo sobie rozmawiamy o takich na razie wątkach dookoła tego spotkania. Radek wspomniał, że na tą lekko zaciętą, lekko męczącą się ofensywę Arsenalu, znaczy, że można, można mieć o nią obawy, ale napawa optymizmem Defensywa Chelsea. Aż tak sobie podglądam: o, Chelsea, ostatnie czyste konto 24 września z Barą w Pucharze Ligi. Od tamtej pory. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesięć meczów ze straconym golem. Do meczu z tym ormiańskim yy, Noa A zatem, Radku, <grym> lekko zacięta ofensywa Arsenalu, czy defensywa Chelsea, która no, nie potrafi półtora miesiąca zachować czystego konta. Kto, twoim zdaniem, wygra to starcie i, i osiągnie swój cel? Wiesz co, no na pewno to będzie ważny, myślę, psychologicznie mecz, bo ostatnio przyszedł przerwą na reprezentację listopadową i bardzo ciekawy ze względu na miejsce w tabeli obu drużyn, bo tutaj Łukasz powiedział chyba w pewnym momencie, że te zespoły są teraz na różnych biegunach. No nie wiem, czy tak do końca są na różnych biegunach, bo mają oba po tyle samo punktów w tabeli. Arsenal ma mniej straconych goli, ma też trzy mniej strzelone, owszem, to się wszystko zgadza, ale Chelsea nie musiała aż tylu meczów grać w osłabieniu przez czerwone kartki. Okej, okay, Saliba wyleciał w zasłużenie, Arsenal nie musiał faulować, się. Tak, oczywiście, ale Declan Rice, na no nie wiem, czy zasłużył na czerwoną kartkę, zostawmy to, nie wracajmy do tego. Wybił Natomiast... piłkę, dał pretekst. Owszem, oczywiście, jak najbardziej. Patrząc choćby na ostatnie wyniki, słuchajcie, no to tak, ostatnie cztery mecze na przykład to Arsenal ma 5 punk punktów, a Chelsea ma 6 punktów. Nie, Arsenal ma 4 punkty, Chelsea ma 5 punktów. Arsenal ma stracone 6 goli, Chelsea ma stracone 5, więc to są bardzo podobne wyniki, tak naprawdę, jak, jak spojrzymy. I Chelsea też, moim zdaniem, troszkę się zacięła po tym dobrym początku. To z Manchesterem United uważam, że, że, jak to powiedzieć, nie wykorzystała słabości Manchesteru United i powinna ten mecz wygrać. I powinna mieć do siebie pretensje, że, nie, że tego spotkania nie wygrała. Z Liverpoolem po straconym golu na 1-2 kompletnie nie miała żadnych okazji, nie potrafiła jakby się już, już więcej bramce Liverpoolu. Zagrozić, więc troszkę męczenie, męczenie było też w ofensywie. Więc, więc uważam, że obie maszynki są teraz na ten moment troszkę, troszkę zacięte. Mają zupełnie inne problemy gdzieś tam i te problemy Chelsea wynikają pewnie z tej młodości, o której też mówimy, bo to są takie błędy młodości, które Chelsea popełniła już w zeszłym sezonie jakieś właśnie takie indywidualne gapiostwa, jakieś dziwne decyzje po prostu błędy we własnym polu karnym obrońców. Czasami zbyt uparte granie krótko od własnej bramki. Co pamiętamy z, z, bodaj ze spotkania z Brighton, gdzie oba zespoły w ogóle zrobiły taki radosny mecz. To się dobrze oglądało po stronnemu kibicowi. No i jest ten Robert Sanchez, o którym mówisz sam, że lubi podpiąć do prądu. On podpina w sumie regularnie, bo to jest taki bramka, który z których broni coś fenomenalnie, a później podać piłkę do przeciwnika, tylko to drugie mu się zdarza, mam wrażenie, odrobinę częściej tak, w stosunku dwa do jednego i pewnie nie jest jakimś mocnym punktem. Więc no, kilka bardzo ciekawych wątków jest w starciach, w starciach tych drużyn. Rzeczywiście ofensywa Arsenalu nie wygląda za dobrze teraz, ale myślę, że zrobi wiele, żeby żeby. Hmm, no właśnie, wygrać czy nie przegrać na Stamford Bridge. Sam się zastanawiam teraz, co byłoby dla Arsenalu dobre. Bo no, porażka byłaby fatalną, fatalną informacją. Tak ze względu na kontekst nawet taki psychologiczny, całą otoczkę, całą dyskusję, czy Arsenal już, teraz to już naprawdę odpada z walki o mistrzostwo i tak dalej, i tak dalej. Więc porażka, na no porażkę Arsenal moim zdaniem pozwolić sobie nie może. E, ale czy remis byłby spoko? Wydaje mi się, że chyba, chyba tak, chyba tak, szczerze mówiąc. Choćby, choćby biorąc pod uwagę na, że, że w Chelsea nie ma rzeczywiście, tak jak mówicie, prawie żadnych absencji. No ale tutaj jest smaczków i tak dalej jest, jest, jest cała masa. Natomiast e, no, mówiliśmy też o tym meczu z zeszłego sezonu. No i to też to jest taki mecz. Arsenal w ogóle no, przeciąga takie dziwne zdarzenia. No, nawet ten, ten mecz e, z Interem to pokazuje, gdzie nie jest drużyną gorszą, absolutnie, ale sam sobie robi krzywdę. I to już nie pierwszy raz w tym sezonie sam sobie robi e, krzywdę. Ale zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz, czyli ten trudniejszy terminarz Arsenalu, bo Arsenal jednak ma już za sobą wyjazdowe mecze. Z Manchesterem City, Tottenhamem, za chwilę Chelsea, przed chwilą Newcastle i do tego Bournemouth. Mega trudne same wyjazdy, do tego jeszcze i Aston Villa gdzieś mi się zgubiła w tym wszystkim, więc sama czołówka, do tego u siebie spotkanie z Liverpoolem z zeszłego sezonu. W najbliższych tygodniach będzie troszkę łatwiej, wydaje mi się, Arsenalowi. A Chelsea aż tak trudnego terminarza nie miała. Też miała wymagający, ale, ale nie aż taki, taki bardzo trudny. A więc tutaj może trochę przemawiać z Arsenalem, który. Gdzieś bez Odegarda, mimo wszystko, też momentami bez innych zawodników, przeszedł przez to nie idealnie, ale też, też nie, jest, nie jest beznadziejnie. Mm, ale musi unikać tego samemu pakowania się w kłopoty. Tak jak w tym meczu 2-2 w zeszłym sezonie. I, I później gonienia, bo w tym sezonie, z tą kulawą ofensywą, Arsenal ma problem, żeby gonić. Arsenal nastawił się, mam wrażenie, na, na to, że będzie drużyną, która będzie wychodziła na prowadzenie i będzie dobrą obroną to prowadzenie dowoziła, ewentualnie później jeszcze stwarzała sobie okazję po stałych fragmentach. A teraz, kiedy Arsenal w każdym kolejnym spotkaniu nagle przegrywa, albo łapie jakieś durne kartki, albo daje przeciwnikom karne i tak dalej, Budzi się z ręką w i mówi: No, dobra, teraz musimy atakować. Cholera, tylko trochę zapomnieliśmy, jak to się robi. I, i to będzie ciekawe wyzwanie na pewno też, też na Stamford Bridge. Jak, gdy, jak Arsenal wyjdzie na prowadzenie, to myślę, że może być dobrze. Ale jak będzie przegrywał, to może mieć problemy. Czyli tak jak ostatnio. Padło to takie fajne słowo: y, smaczek ono. Zaraz się do niego odniosę, ja tylko się muszę Wam, Panowie, przyznać, że nie umiem liczyć do 8, bo tych meczów bez czystego konta Chelsea to było 8, a nie 10. E, ale jak już zapowiedziałem o, o smaczku Łukaszu, drogi, e, jest jeden smaczek w tym meczu, taki, który moim zdaniem smakuje absolutnie wyjątkowo. Jest to nasz ukochany Cayunion Havertz, jeden z Twoich ulubionych piłkarzy, jak dobrze wiem. E, no, zawodnik, który w oczywisty sposób łączy Chelsea z Arsenalem, bo to zawodnik, który y, latem 2023 roku za niemałe pieniądze z Chelsea do Arsenalu się przeniósł. Ten piłkarz, taki, którego ten dobry Mikel Arteta o wielkim sercu chce odbudować y, właśnie pod swoimi skrzydłami i chce zrobić z niego, no jeszcze bym powiedział, takiego mm, skutecznego napastnika. On chyba powiedział, że właśnie to jest ten taki piłkarz, który jest w stanie dowieść. Tylko teraz nie pamiętam, ile to było. Chyba 20 goli ligowych w sezonie. bo Bodajże on taką granicę postawił, że właśnie w Kaju mm -hmm. Havertzu on takiego, takiego piłkarza widzi. Patrząc na takie suche liczby, Havertz w Arsenalu strzela no, częściej niż w Chelsea. Już nie mówiąc o tym, że w debiutanckiej kampanii to zrobił 20 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. A w Chelsea najlepszy wynik, o, oczywiście mowa o wyniku w lidze, a w Chelsea najlepszy jego wynik w kanadyjce to było ledwie 11 punktów. Czy, czy jako kibic Chelsea Pamiętając tego Kaja Hawerca Jeszcze w niebieskiej koszulce Boisz się tego, że się odgryzie? Czy jednak tak, stwierdzasz, że To dalej jest ten sam Kai Havertz i, I tak właściwie to To jest tylko takie gadanie i nie ma co się martwić Kacper, ty myślałem, że jakieś poważne pytanie Zadasz po takim wywodzie Kolego, Kai Havertz w ostatnich Sześciu meczach tylko bramkę z Preston Zdobył i w ogóle Kai Havertz Powoli wchodzi w ten swój normalny tryb taki, yy, jeśli chodzi o jesień, bo on nigdy w historii w rundzie jesiennej nie zdobył więcej niż 5 bramek, nawet, nawet gdy sobie spojrzymy na Bundesligę, na Chelsea, aktualnie ma 4, więc może w końcu przebije tą legendarną granicę, ale... Ja absolutnie się nie boję. Nie boję Kaja Havertza. Myślę, że nie jest aktualnie w tak wysokiej formie. Starty są mią faktycznie niezły, ale jeśli chodzi o goleadorów i jeśli bym układał jedenastkę łączoną Chelsea i Arsenal, to myślę, że dałbym tam innego zawodnika. Myślę, że dałbym zawodnika z Chelsea, bo jednak Jackson jest graczem, który w ostatnich 24 meczach w Premier League ma 13 goli i 7 asyst. Kaja chyba takich liczb nie ma. Czyżby Nikolas Jackson był w klasyfikacji strzelców tylko za. Erlingiem, Halandem, Chrisem, Woodem i kto tam jeszcze miał taką dobrą formę? Oj, Zala? nie wiem. E, Może Bemo. W tych statystykach, gdzie Be... zawsze się wszyscy Woodem zachwycają. Ja mam teraz, Bemo, w sensie. tak, tak, tak. Brian Bemo chyba ma z osiem bramek, coś o, takiego. Tak może, tak, może rzeczywiście być. Ehm... Ale wracając, nie, no nie, cóż... boję, nie, nie boję się Kaja Hawerca. Wciąż uważam, że to najlepszy transfer historii Chelsea, jeśli chodzi o sprzedaż, sprzedanie go za prawie 70 milionów funtów. W tamtym momencie świetny ruch i no, wiadomo, ja mu życzę, do... mimo wszystko życzę mu dobrze. Niech, niech chłopak się bawi, ale generalnie nie uważam go i pewnie chyba nigdy nie będę uważał go za gracza, który jest na tyle wartościowy, żeby gdzieś tam mógł odmienić przed losy Chelsea. Fajnie, że gdzieś tam się odbudowuje w Arsenalu, ale krzyż na drogę. No, pomówmy się: strzelił dość ważnego gola, jednak w historii Chelsea. Jednego strzelił raz, raz mu się no. przydarzyło, prawda, prawda. Nie jeden klub by dużo dał za takiego gola i za taki, za taki sukces, ale fajnie sobie tak tutaj jecie z dzióbków, tylko wam trochę popsuje nastroje. Bo ja uważam, że jest jeszcze jeden lepszy transfer w historii Chelsea, tamtego lata. Też za 70 milionów funtów prawie. Michało? Y nie, do meczu United i na razie A. to wiecie, za dużo nie gra. Obywmy Oj, się. tak, tak, Ten... tak, tak. Ten, o, który w tamtym finale, ja... ten, Bo... który tak Kacper trochę do ciebie pójdzie złośliwość teraz. Ten, który tak. w tamtym finale Ligi Mistrzów podawał do Kaja Hawerca, nie? No. Ja to, ja czekamy, to zapominam czekamy. o tym panu, że on gra w Manchester United i co jakiś czas mi się to tak randomowo przypomina, albo ktoś o nim wspomina, no. i też muszę się chwilę zawsze zastanowić, że no faktycznie takie coś było. Ja mam totalnie Czesny, to samo. Jest klub, który, to, to, jest, Czesny, to, jest to jest klub, który to świetnie to sprzedaje, to jest, to jest... ale wiecie. Tylko że obaj poszli za grubą kasę, no jeden przynajmniej gra i to tuże wszystko przez po 90 minut w każdym meczu i coś tam strzela, a drugi no jest zbiecznie kontuzjowany, więc chociaż tyle. Natomiast y, zupełnie inni napastnicy, ja też fantazy wolę mieć Nicola Jacksona na ten moment, bo wydaje mi się, że jest po prostu w lepszej bramkowej formie, też przyciąga więcej okazji. Chelsea gra trochę bardziej otwartą piłkę, dużo bardziej otwartą. Ale zupełnie inni zawodnicy, zupełnie inny profil, nie bazują na zupełnie innych atutach. Więc, jakby ich połączyć, może to powstałby ktoś, kto może by rzucił wyzwanie Halandowi. Nie wiem, ale, ale tak ciężko ich profilowo to porównywać, bo, bo pewnie dla Jacksona nie byłoby na ten moment miejsca w tej takiej topornej, grającej dużo górnych piłek, wrzutek i tak dalej, drużynie Arsenalu, gdzie ten. Gdzie ten napastnik w osobie hawersa co chwilę leży, bo co chwilę toczy pojedynki mocne, fizyczne i w powietrzu z przeciwnikami. I pewnie dla hawersa nie byłoby teraz miejsca w drużynie, w drużynie Chelsea, gdzie musi dużo wychodzić do prostopadów piłek, ścigać, ścigać się, grać bardziej. Yy, piłkę. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć techniczną. No, Hawers jest specyficzny. Hawers wygląda jakby się miał za chwilę połamać na tym boisku, a, jedno, a jednocześnie. Najwięksi trenerzy świata go, go szanują, cenią i chcą go mieć w swoim składzie. Jakby jest jest to jakiś fenomen. No. Mm, fenomen ale, socjologiczny. Ale, tak, tak. Fenomen socjologiczny. A tych goli pewnie mógłby mieć trochę więcej. I pewnie miałby trochę więcej, gdyby Arsenal też grał trochę bardziej otwarty futbol. Bo, bo jak Arsenal się po magicznie odmienił po obozie w Dubaju na początku tego roku, to nagle i Habers miał więcej tych, tych goli, bo cała drużyna grała z polotem, z odwagą i tak dalej. A teraz to przypomina bardziej te. Ten Arsenal z pierwszej połowy zeszłego sezonu, tylko w jeszcze bardziej męczącej wersji. Nikolas Jackson nie cofnie, nie, nie cofnie się na pewno w półprzestrzeń pół lewej ósemki, w razie co, więc to jest, to jest, to jest na pewno ta zaleta Hawerca. Tak, tak. A ja ci jeszcze Łukasz powiem tak tylko ku przestrodze, że jako kibic Manchester United dobrze wiem, że jak przyjeżdżają byli piłkarze, to nie liczy się żadna forma, nie liczy się żadna logika, bo potrafili postraszyć już Dan James z barwach Fulham, w co drugim meczu straszy Dany Welbeck. A nawet się odegrał Wilfried Zaha, jak przyjechał z Galatasaray, więc ja już naprawdę dziękuję po prostu. Ale dobra panowie, tak zmierzając już powoli do brzegu, w tym momencie zachęcam też do aktywności naszą, naszą sekcję komentarzy. Dwa szybkie pytania, które zawsze zadaję gościom, i zaczniemy od naszego, naszego przybysza. Haha, ha, do naszego, naszego programu. Ojej. Radek, jaki wynik przewidujesz w starciu Chelsea z Arsenalem? Hmm. Arsenal na pewno coś straci, bo traci ostatnio sporo. Przewiduję 1 do 1. Znowu. Znowu w przypadku Chelsea, bo myślę, że Arsenal coś wciśnie. Chelsea coś podaruje Arsenalowi. No, myślę, że to jest całkiem sensowny wynik. 1 do 1. Myślę, że gol znowu Nicolasa Jacksona albo Kola Palmera. Masz go w składzie skracie. chyba. Nie, Jacksona właśnie nie ma cały czas. Miałem Palmera na kapitanie na Altrafort na, na i trochę, trochę żał żałowałem, że właśnie. No... Kurczę, no tyle przestrzeni dawało to United. Naprawdę uważam, że bardziej taka dojrzała drużyna by to, by to wykorzystała. Ale no, uh -huh. Chelsea jest na początku, dopiero tej drogi. Enzo Maresca też podejmuje masę ciekawych takich decyzji i taktycznych, i personalnych i w trakcie spotkań, i przed meczami mega odważnych. W ogóle ciekawie się go słucha i ciekawie się obserwuje jego decyzje. I, i fajna jest ta Chelsea, powiem wam, naprawdę jest atrakcyjna. i już w zeszłym sezonie, w drugiej połowie sezonu ja z przyjemnością włączałem mecze Chelsea. W pierwszej to było taka, taka, takie oglądanie trochę, tra, trochę takiego zespołu upośledzonego. W to, drugiej już... Taki Manchester, y... Manchester United ten Haga, taki mniej więcej. <grym> tak, tak. Nie, taki jeszcze bardziej otwarty, jeszcze bardziej naiwny. A w drugiej no to, to nadal trochę tego było, ale jednak było dużo zwycięstw. No i, I Palmer to wszystko ciągnął. To jest w ogóle niesamowite. To jest jakiś, to jest jakiś fenomen, co się stało z tym facetem. W zeszłym sezonie i w tym. Myślę, że to jest taka historia, których nie było dużo w historii, w historii premier. To znaczy, tak, tak błyskawiczny wzrost jakby znaczenia yy, zawodnika od gdzieś tam dalekiego rezerwowego Manchester City do jednej absolutnie z największych gwiazd całej ligi, yy, któremu wpada wszystko i ta łatwość zdobywania goli, yy, którą on ma w zasadzie w, yy, na każdy sposób, yy, jest, 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 jest niesamowita. Absolutnie niesamowita. Jest ciężkie do zrozumienia. Więc. Yy, być może znowu coś, coś poczaruje w tym spotkaniu, dlatego stawiam na, na remis. A myślę, że Chelsea jakoś tam Arsenalowi pomoże tego gola e, zdobyć. Ale mimo wszystko uważam, że minimalnym faworytem nadal jest Arsenal. Ja to nawet spojrzałem tak na kursy Bukmacherów. Oczywiście one spadają na, na korzyść Chelsea, ale nadal minimalnym faworytem jest Arsenal. I ja też uważam, że już tam z różnych względów minimalnym faworytem jest Arsenal. Ale remis będzie spoko. No to co Łukasz, czy ten londyński tygrys zagryzie londyńską armatę? Czy, czy, będzie, czy będzie inaczej? Twierdza Kłodzko nie wystrzeli chyba w ten weekend 3-0. Nie no, żartuję. Myślę, że ten wynik 1 jeden będzie, będzie, będzie uczciwy i chyba, chyba nawet w ciemno bym wziął taki 2-2, żeby, żeby było więcej bramek. O tak. Dobra. No to zmierzamy ku podziałowi punktów pokojowo. I jeszcze drugie pytanko, które też zawsze zadaję. Jaki jest radek twój taki ulubiony moment ze starć Chelsea z Arsenalem, taki który jakoś specjalnie miło wspominasz? Ja od razu tutaj mam taki 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 dziki strzał. Lata po Twitterze często urywek meczu, chyba właśnie Chelsea z Arsenalem, jak się nie mylę, gdzie jak ktoś zaczyna za bardzo wzdychać do futbolu z początku XXI wieku, to jest takie chyba 30 sekund, sekwencja 30 sekund właśnie spotkania tych dwóch drużyn i to jest taki niesamowity paździerz, że czasem jak sobie <grym przypominam <grym o tych spotkaniach, to tak to mi gdzieś co jakiś czas wraca, ale no starcia, starcia Chelsea z Arsenalem to było tyle ciekawych narracji, tyle ciekawych wydarzeń, tyle nawet absurdalnych wydarzeń, hmm. że jestem ciekaw co, co wy wskażecie. Ja mam problem z Chelsea w ogóle, bo Chelsea często Arsenalowi robiła krzywdę. Tak, po pierwsze mój najlepszy kumpel z kibicem Chelsea i często się spotykaliśmy na oglądanie tych spotkań i często było tak, że ja gdzieś tam się nakręcałem, a Chelsea później ten Arsenal yy, karciła. I najgorsze może zacznę od tego, wspomnienie jakie mam, no to jest finał Ligi Europy w Baku za Emery'ego, gdzie po prostu no... Gość zawsze wygrywa Ligę Europy i oczywiście co? Gen Arsenalu był silniejszy od Genu zwycięstwa w Europie Unaja Emrego i z Arsenalem przegrał ten finał. Tak i wtedy tam gdzieś Olivier Giroud chyba strzelał, strzelał gole, to chyba był pożegnany też mecz Dena Azarda. No, zabawili się wtedy z Arsenalem yy, niemiłosiernie i pamiętam, że kolejne gole to już taka matko. I to drużyna z tym Aubameyangiem, Lakazetem i tak dalej, była taka bez, bezpłciowa z tymi wszystkimi Genduzimi i Bejerinem, też już który się do niczego nie nadawał. i nic dziwnego, tak szczerze mówiąc, po latach, że, że tamten, że tamta Chelsea Sariego wygrała z, z, z. Bo to Sarri prowadził, nie? Chyba. Z Tam Arsenalem, tamto, tamto spotkanie. Tych dobrych. Spo... A no i co, jeszcze dzisiaj wspominałem Didiera Drogę, bo uwielbiałem tego piłkarza, ale też zawsze był kat Arsenalu i, i zawsze Arsenalowi strzelał sporo. Sporo goli, a te lepsze wspomnienia to mam też świeższe, bo w sumie, jak teraz spojrzałem sobie tak na ten bilans head-to-head. To to ostatnie zwycięstwo Chelsea u siebie z Arsenalem w Premier League to, to było jeszcze przed tamtym finałem w Baku. To był 2018 rok, sierpień. Od tamtego czasu Arsenal lubi przyjeżdżać na Stamford Bridge. I wspominam z dużą sympatią ten y, wyjazd, kiedy gole strzelali Smithrow, Nketiah i Saka, y, Isaka, sami wychowankowie. I Arsenal wygrał 4-2 w 2022 roku. A kolejne spotkanie jakie przyszło to było lipcowe spotkanie, które to był mecz towarzyski, ale yy, wspominam jest z sentymentem, zaraz wam wytłumaczę dlaczego, bo to były mecze w tych koszulkach, które mam teraz, którą mam teraz na sobie i to było zwycięstwo 4 do 0 yy, yy, latem w, w USA za Tuchela. i pamiętam, że tak popatrzyłem na tamten zespół. Tam gole strzelali Jesus, Odegaard, yy, teraz jeszcze szybko przypominam, Saka i Albert Sambi Konga. Pozdrawiam go serdecznie. I wtedy Tuchel był wściekły, bo pamiętam tak. Jezus mówił, że, że w ogóle no, że przejechał się Arsenal, że nic nie działało w Chelsea i że będzie mega mocny Arsenal w tym sezonie, i tak rzeczywiście było. I to był ten. I później taka, taka romantyczna, fajna, fajna jesień, i mega mocny początek tego sezonu 2022 2023 kiedy to się później wszystko trochę rozjechało, ale po prostu przypominam sobie, że to był taki przedsmak tego. Tego y, mega ciekawego, dobrego sezonu y, za artety 22-23. No ale chyba najlepsze wspomnienie w ogóle jest to najświeższe. Tak, to zwycięstwo 5-0, którego w ogóle nie pamięta, wyparł z pamięci Łukasz. Bo to nie tylko dwa Ciekawe gole konec, ale jeszcze dwa. Jeszcze dwa gole Bena White'a w ogóle oglądaliśmy, pamiętam w Nancie ten mecz i byłem w szoku, że Arsenal potrafi tak widowiskowo, bo Arsenalowi się za Artety takie mecze zdarzają rzadko. Za Arsena Węgera zawsze było tak, że miało w sezonie jedno takie zwycięstwo, zawsze z jakimś Evertonem albo kimś takim tam 7-1, 7-0 i tak dalej. A za, za Artety raczej takich zwycięstw nie było, ale ta wiosna tego roku no była mega mocna, bo tam były te wysokie zwycięstwa z różnymi zespołami, ale Chelsea chyba była najmocniejszym zespołem, z którym... Arsenal wygrał tak wysoko. I to już, to, było, to już była też ta Chelsea, która miała naprawdę też dobrą wiosnę. Ta, ten zespół naprawdę grał dobrze, ale po Cetinu wydaje mi się, że popełnił duży błąd mówiąc przed tym meczem, że piłkarze muszą pokazać, że nie są Cole Palmer team. I trochę tak, trochę im związał nogi wydaje mi się, bo wtedy tak jak Łukasz wspominał, Palmera nie było. No i to było duże osłabienie, ale Arsenal się wtedy przejechał po Chelsea tak z mojej perspektywy aż niespodziewanie mocno. Więc te te dobre wspomnienia to są raczej te świeższe, a wcześniej no to wiadomo, że tam i, i, te, i ten jubileusz Węgera, kiedy tam z się przejechali po tym, po tym biednym Węgerze i w ogóle jak z Amurinia ośmieszali tego, tego Węgera, no to, to, to tego nie wspominam z przyjemnością. Jeszcze mnie Radek zmotywowałeś, żeby rzucić szybko okiem na skład Arsenalu z tego finału Ligi Europy. Jak ja zobaczyłem, że na ławce byli Stefan Lichtsteiner i Karl Jenkinson. A nie podniósł się z niej Bukaj Osaka, a wszedł Joe Willock, To sobie tak myślę, że to 5 lat w futbolu. To jest kurcze kawał czasu. Łukasz, najciekawsze hmm. wspomnienie, najlepsze wspomnienie ze starć Chelsea z Arsenalem. Z, w ogóle żarty żartami z tego 5-0 Ale ja faktycznie nie pamiętałem tego meczu ja, 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 ja generalnie świat widzę w różowych okularach I totalnie zapomniałem I sprawdziłem trzy razy serio Czy taki mecz miał miejsce Nie, nie żartuję absolutnie Więc jak gdzieś tam te, te wszystkie złe wspomnienia Wypieram ze swojego życia Także z tych dobrych Bo t, tylko te pamiętam no, no, no to mi się od razu przypomniał Eden Hazard Eden Hazard i Rajd Gdy tam odbił się koklę, Kościelny też został fajnie przejechany I brameczka Hazarda tam mi się na pewno przypominała Didier Drogba. Didier Drogba to w ogóle miał najwięcej bramek z Arsenalem, Bo 13 w 15 spotkaniach miał Didier i, no i 6-0. 6-0 to, to było bardzo mocne spotkanie, jeśli chodzi o historię Chelsea i Arsenalu. Czyli w sumie. My, Alex Oxlade, Chamberlain, Tak, i tak, tak Gibs, Gibs. W ogóle cała rywalizacja między Węgerem, Mourinho, piękne czasy. Teraz w sumie Arteta jest takim gościem, który mógłby być takim. Mourinho, Mareska raczej nie. więc, więc W sumie Mareska takim węgerem mógłby bardziej być, więc role się może odwrócą, ale Teski za takimi rywalizacjami, więc ja się. Ja, ja na przykład mimo tego, że oczywiście jestem kibicem Chelsea i tak dalej, że Arteta jest gościem, który wkurza dużą liczbę. Kibiców Premier League też przez te swoje zachowania Na przykład dzisiaj też Piłkę sobie złapał z boiska i tak dalej Ale ja właśnie za to lubię Artę też On jest takim gościem niekonwencjonalnym Który może w każdym, w każdym momencie Zrobić coś innego Tu sobie piłkę odbije, z boiska, tu sobie ją złapie, Więc ciekawy gościu I mam nadzieję, że gdzieś tam ta, ta jego charyzma gdzieś w końcu może wpłynie Nawet na wyniki Arsenalu Może nawet legendarne mistrzostwa jak się A. miło zrobiło na koniec, Kurczę, dziękuję, <głos> <głos> ale <głos> tak fajnie by zaczęło. było. Szczerze mówiąc myślałem, że na 20 lat od tym więcej w tym zeszłym sezonie to się uda, ale no niestety. Jest tam jedna porażka za Wilną i, i i i się wywalili, jak zawsze na ostatniej prostej. Może gdzieś tam jeszcze się jeszcze się Podniosą, ale Arteta to jest rzeczywiście taki. E, wiesz, o nim kibice Arsenalu też mówią różnie, nie? Terrorysta mm -hmm. i tak dalej. E, może z zewnątrz go trudno lubić, ale są dymy. Ja lubię, jak są dymy. Z City już te mecze się robią takie, takie zadymiarskie. Ja po prostu dobrze wspominam te, te, wiecie, te lata premierli, gdzie realnie między nimi było, była jakaś tam niechęć i po prostu iskry się sypały z boiska. Chciałbym więcej takich spotkań, bo czasami za dużo widzę takich spotkań, gdzie. Oba zespoły po remisie takim, a, dowiezionym czasami. Takie mówię o dużych zespołach typu Chelsea, United, Tottenham, gdzie kończy się mecz i nie, mają, nie ma takiego poczucia, że mogliby poszarpać do końca. I zbijają sobie piątki, uśmiechnięci, wszyscy przytulają się i schodzą razem do, do tunelu. A brakuje mi takiego poczucia, że powinniśmy tutaj o, próbować naprawdę zrobić wszystko. Żeby to spotkanie wygrać i żeby, żeby naprawdę tak pokazać tak maksa zaangażowania emocji. Tego na pewno Arteta oczekuje. Gorzej, to czasami tak z aspektami piłkarskimi ostatnio, ale myślę, że to, to też wróci, bo on wyciąga wnioski, trochę mu zajmuje więcej czasu niż niektórym trenerom, typu Mareska, Slot, yy, wprowadzenie zmian. Jak już ma jakąś koncepcję, to się czasami za mocno jej trzyma, ale myślę, że on zareaguje na te problemy Arsenalu. Tylko potrzeba chwilę przerwy. Nie wiem, czy ta listopadowa na kadra nie będzie takim dobrym momentem. I, i myślę, że jeszcze się arsenal trochę zmieni. Że nie, nie będzie w ten sposób wyglądał do końca sezonu, bo sezon jest za długi. Także jeszcze jestem w dobrej myśli. A może jakieś wakacje w Dubaju są planowane? Wiesz coś może? No właśnie chyba w, w tym sezonie nie ma, nie ma takiej przestrzeni, wydaje mi się, żeby to wcisnąć. Tak. W pół, żartem, pół serio, wydaje mi się, że to jest nie do zrobienia, oczywiście, nawiązując do tego zeszłego sezonu, ale... ale no. Potrzebują na pewno takiego odpoczynku, trochę od tego rytmu, w zasadzie mecz, regeneracja, mecz, regeneracja, żeby coś zmienić. I może, właśnie, no tylko tak, no też oczekuję tego w listopadowej przerwie na kadrę, jak wszyscy jadą na kadrę. Ale Odegard nie jedzie, gdzieś czytałem, więc to jest dobra wiadomość. Niech on się regeneruje i tutaj ogarnia to z przodu. No to zakończyliśmy taką ogólnolondyńską sztabą, a miały być dymy, miało być starcie, miało być, miało być poddymianie i Dobra I to, to, to ten mój taki... wynik na 3-0, żeby nie było jednak 3-0 <laughs> tak. wyszedł, wyszedł ten nowoczesny mecz wielkich firm Premier League którego Radek nie lubi, bo <laughs> to... typują remis, są uśmiechnięci podają sobie rękę, jeszcze się brakuje tego, żeby wszyscy się wyściskali i tak. zadowoleni z tym jednym punktem zeszli Zeszli do szatni. Ja jeszcze raz zachęcam naszych widzów, żeby zostawili komentarze i podzielili się swoimi przemyśleniami. Żeby pozdrowili Alberta Sambiego Lokonga, bo, bo pewnie nas ogląda i na pewno się ucieszy. No a Wam panowie, dziękuję za poświęcony czas i bardzo fajną rozmowę. Ja nazywam się Kacper Klasiński, moim gościem był Radosław Przybysz. Twoim przybyszem był. <grym> Dzięki. Tak, też od razu o tym pomyślałem. Nie wiem czemu, jak, jak tylko zacząłeś zapowiadać, że, że radek pomyślał <grym> o tym przybyszu. Niezłe to było, Kacper. Meczyki Via Play oraz Dzięki. Łukasz Maciejewski. Dzień dobry, do widzenia, dobranoc. Angielski espresso, e, głównie znany z sekcji fantazy Premier League. E, dziękujemy bardzo, że z nami byliście, byliście, że wysłuchaliście, że obejrzeliście. Trzymajcie się, cześć i życzymy super meczu. E. Jeszcze jedno, tak, dobrego meczu i słuchajcie, bez kontrowersji, bo za dużo tego <laughs> ostatnio. Sorki, cześć. Bez kontrowersji, ale z dymami. Zgadzamy się. O, dokładnie. O, właśnie. A to idzie w A parze, więc ciężko będzie. Trzymajcie się. No to jeszcze raz się żegnamy. Cześć wszystkim.